Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was gorąco witam w kolejnym tygodniu Wielkiego Postu. Pamiętajmy o postanowieniach, żeby nam się one gdzieś nie wymykały, nie uciekały, tylko je chcemy realizować. A dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi o miłosierdziu i daje bardzo konkretną radę. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Odmierzą Wam bowiem taką miarą, jaką Wy mierzycie. To są niesamowicie istotne słowa, bo czasami zadajemy sobie pytanie, jak to miłosierdzie ma wyglądać? Gdzie są granice miłosierdzia? Jak mamy być miłosierni dla innych? I Pan Jezus nam pokazuje, że zastosuje dla nas taką miarę, jaką my mamy wobec drugiego człowieka. Dlatego lepiej mieć szeroką miarę. Lepiej mierzyć w taki sposób, że komuś dodaję, że jestem bardziej miłosierny wobec Niego, bo nasze serce też upada. Czyli to wszystko, co mówimy w skrytości, w konfesjonale, to wszystko, jak i ile upadamy, do tego będzie zastosowana miara Boża. Natomiast my mamy taką miarę stosować, żeby Bóg mógł nam to wybaczyć. Czyli tak, jak my mierzymy innym w sposób widoczny, tak Bóg nam odmierzy wobec naszych grzechów i naszych przewinień. Nie tylko tych zewnętrznych, ale tych z konfesjonału, które nie ujrzały światła dziennego, tych przewinień i grzechów i różnych rzeczy, których się bardzo wstydzimy, przez miłosierdzie Boże nie wyszły na jaw, zostały zatopione w miłosierdziu w konfesjonale. Taką miarą, jaką my mierzymy, Bóg nam odmierzy. Popatrzmy, jakie mamy serce wobec drugiego człowieka. Czy jest ono wolne? Czy mamy jakieś urazy, których mówimy nie odpuszczę? Bardzo łatwo takie urazy. One się gromadzą i zamykamy się na drugiego człowieka, mówiąc nie podam ci ręki. Nie zwrócę się w swoim kierunku. Nie będę z tobą rozmawiać. Po prostu zamykam się na ciebie. Popatrz, jakie masz serce. Taką miarą, jaką wymierzycie i wam odmierzą. Odpuść nam nasze winy tak, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. To są te słowa Pana Jezusa. Na tę refleksję wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie piękny dzień. Niech serce wasze rośnie. I zachęcam do modlitwy teraz z gorzkimi żalami. Tutaj możemy kliknąć ten odcinek. Być może wczoraj nie byliśmy na gorzkich żalach. Pomódlmy się nimi. Niech nas ta modlitwa poprowadzi. Możemy też razem odprawić drogę krzyżową, którą tutaj też macie na linku, albo pomodlić się z mocnymi w duchu. Do zobaczenia.